Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Tak jak Wam zapowiadałam, to będzie kolejny mierzony plus size haul połączony z baby haulem na sam koniec. Na Instagramie, chyba na Insta Stories, mówiłam Wam, że przyszła do mnie paczka z Polski i że w tej paczce jest moje małe zamówienie z Bonprixa. Ja wiem, że Wy bardzo lubiliście filmy Bonprixowe, jak byłam jeszcze w Polsce. Teraz mam dużo bardziej ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o zakupy właśnie z Bonprixa, bo jeszcze wcześniej przed Brexitem, no to miałam możliwość ściągania tego z UK. Teraz jest to troszeczkę trudniejsze, bo no wiadomo, UK nie jest w Unii Europejskiej, my jesteśmy, ryzyko cła, kombinacji, masakra. Więc jeżeli będę miała możliwość robienia tych zamówień właśnie z Polski, to właśnie z Polski raz na jakiś czas będę właśnie ściągała kilka rzeczy i będę Wam pokazywać. I dzisiaj mam 3 rzeczy dla mnie i 3, powiedzmy, komplety rzeczy dla młodego, tak więc zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, to jest ta bluzka, którą mam aktualnie na sobie. Kocham hiszpańskie dekolty. Już od dłuższego czasu mam sporo bluzek właśnie z hiszpańskimi dekoltami. Nie wiem dlaczego. Teoretycznie może nie są one do końca wskazane dla osób w moim rozmiarze, ale wiecie, że jak coś nie jest do końca wskazane, a mnie się podoba, to ja mam to w nosie i tak to noszę. Wow, całkiem niezłe zdanie. Swoją drogą. Dlatego właśnie zdecydowałam się na tę bluzkę. Ona jest w 97% z poliestru, ale powiem Wam szczerze, że ten poliester nie wydaje się być bardzo sztuczny. Dlatego mówię nie wydaje się, bo poliester jest sztuczny, ale nie wydaje się być bardzo sztuczny. Jest bardzo miły w dotyku. Ja wszystkie te rzeczy, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli się mylę, to będziecie mieć poprawkę na dole. Zamówiłam w rozmiarze 44x46 i wszystkie z tych rzeczy wydaje mi się, że są do mnie dopasowane dobrze. Ona ma gumkę na dole, więc z tą gumką to tak troszeczkę muszę uważać, bo jeżeli ją sobie umiejscowię w złym miejscu, no to może za bardzo podkreślać mój brzuch, a tego nie do końca chcemy. Myślałam, że te rękawy będą troszeczkę dłuższe, natomiast one nie są do samych nadgarstków, tylko są właśnie krótsze, więc ja wolę, jak są bardziej podciągnięte, bo tak to ta długość jest taka dziwna, kłopotliwa. Nie pamiętam, jeżeli chodzi o kolorystykę. Ja zdecydowałam się na ten kolor, bo po prostu bluzki w takim kolorze nie mam i chciałam sobie uzupełnić pod tym względem swoją garderobę, ale nie wiem, jak tam było z innymi kolorami. Musicie zajrzeć, po prostu ja Wam zostawię jak zawsze. Linki na dole macie w opisie i tam będziecie mogli sobie sprawdzić, jak to właśnie z tymi bluzkami było. Jestem z niej bardzo zadowolona. Lubię ten krój, materiał jest dosyć przyjemny. Przez to, że ta faktura jest taka, wiecie, karbowana, on może nie jest do końca taki miły, on jest delikatnie szorstki, ale mnie on w żaden sposób nie uraża, nie denerwuje. Także jak na razie pierwsza rzecz bardzo na tak. Druga rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to jest taki ażurowy, karmelowy sweterek. Ja jakiś czas temu również na swoim Instagramie pokazywałam właśnie sweterek bodajże z Anodia Boutique. On też jest, ja nigdy nie pamiętam dobrze nazwy tego sklepu, on też jest ażurowy, tylko jest taki bardziej kremowo-biały, ma drewniane guziki albo pseudo-drewniane. No i on jest taki bardziej, powiedziałabym, przy ciele, dlatego że to jest one size, wiecie, ja jestem troszeczkę większa, więc w moim przypadku on jest taki troszeczkę bardziej przy ciele i zdecydowanie jakby zapinanie go nie ma sensu. Natomiast, ponieważ sam koncept tego ażurowego sweterka bardzo mi się spodobał, to zamówiłam sobie ten i jeżeli dobrze pamiętam, on był na jakiejś promocji wtedy. Tak więc to jest właśnie taki karmelowy kolor, bardzo jestem z niego zadowolona, ma bardzo przyjemne ściągacze, one są tutaj na gumce, ale one są bardzo milusie. Też je sobie możecie podciągnąć w dowolnym miejscu. Myślę, że super będzie pasował do sukienek. I też wiecie, tutaj na te letnie wieczory takie nieco chłodniejsze, ale jakby wiecie, żeby tak jest nie za gorąco, nie za zimno, coś w ten deseń i tak nie wiadomo do końca jak się ubrać, to myślę, że taki sweterek jak najbardziej będzie spoko. Z niego też jestem super zadowolona. To, co mnie bardzo w nim zaskoczyło, słuchajcie, to, że on jest w 100% z bawełny, a przynajmniej tak twierdzi metka, która jest tutaj w środku, że to jest 100% koton. Przyznaję, jakby w dotyku jest to bardzo miłe. Nie jest to, tak jak mówię, taki misiowaty sweter, tak samo jak i ta bluzka. Ona nie jest taka milusińska, mięciusia, nie wiadomo co, ale on nie jest drapiący, nie uraża, spokojnie można go nosić. Ja nie mam jakby żadnych przeciwwskazań. Jeżeli wy jesteście troszeczkę bardziej
przewrażliwieni, może w ten sposób, i bardzo łatwo jest jakby, żeby coś was gryzło, to może nie do końca być wybór dla was, ale dla mnie naprawdę jest super. Kolor też mi się podoba. Tak jak zwykle wydaje mi się, że były też inne kolory, ale tutaj pewności nie ma, więc trzeba by było sprawdzić. Do niego też oczywiście link będziecie mieli na dole. No i ostatnia rzecz to jest sukienka. Już od dawna chodziła za mną szmizjerka czarna z krótkim rękawem, ponieważ mam bordową bodajże, tak, ona jest z karką i ją też bardzo lubię. Natomiast stwierdziłam, że może na lato bym miała właśnie, bo mam białą kurtkę jeansową, też z Bonpixa swoją drogą, do tego białe buty i wiecie, taki czarno-biały outfit. Wydaje mi się, że to mogłoby wyglądać spoko. No i właśnie zamówiłam sobie taką czarną szmizjerkę. Ona jest, słuchajcie, długość ma za kolano, tak jak widzicie. Ma takie właśnie retro trochę guziki, tak mi się przypominają, bo one są takie brązowo-beżowe. I to nie są żadne, wiecie, sztuczne guziki albo atrapy, tylko ona faktycznie na całej długości jest rozpinana. Ma pasek, przez co właśnie możemy ją sobie fajnie zbluzować na górze. Nie ma stójki, tylko ma normalny kołnierzyk, co jak wiecie, mnie bardziej odpowiada. Ja za stójką nie przepadam, bo ta stójka mi się zwykle zsuwa do tyłu i no, wygląda tak, jakby mnie ta bluzka dusiła, czy tam sukienka w tym wypadku, więc no to nie jest do końca rozwiązanie, które ja lubię. Natomiast ta sukienka naprawdę krojowo wypada, moim zdaniem, całkiem nieźle i całkiem się sobie w niej podobam. Oczywiście skład tu jest nie najfajniejszy, dlatego że mamy w 100% poliester, jak można by się było spodziewać, ale o dziwo, po raz kolejny, wiem, że może w tym momencie powiem jakąś herezję, ale ten poliester wydaje się dość przewiewny. Wiecie, ja to sprawdzę na jakimś etapie, jak to z tym jest i pewnie zrobię wam update na Instagramie najprędzej, ale naprawdę powiem wam szczerze, że pomimo, że to poliester, to jestem z tej sukienki bardzo zadowolona, więc nie ma się co zrażać, bo jak coś jest mega sztuczne, to jest, ale to takie się nie wydaje zupełnie i no nie wiem, zobaczymy. Mówię, mam naprawdę kilka pomysłów na to, jak mogę ją nosić. Jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona, bo można ją zarówno ubrać jako troszeczkę bardziej elegancką rzecz, jak i mogę ją ubrać tak bardziej codziennie, albo jak to się mówi, casualowo. Tak więc jestem zadowolona. Tutaj też jestem przekonana, że były inne kolory. Ja chciałam akurat czarną, bo wbrew pozorom nie mam czarnych codziennych sukienek. Mam jakieś małe czarne, których nawet nie mam za bardzo w tym momencie jak okazji nosić. Natomiast czarnej sukienki codziennej nie miałam i tutaj voilà, mamy uzupełnienie szafy. To była ostatnia rzecz dla mnie, więc tutaj sobie teraz wyciągam torbę właśnie, w której to przyszło i pokażę wam rzeczy dla młodego. Od razu mówię, że nie jest to nie wiadomo co, natomiast na pierwszy rzut oka jakość tych rzeczy, tego materiału bardzo mi się spodobała. Tak jak wam już wcześniej mówiłam, nasz młody jest dosyć duży i nosi zdecydowanie większe rozmiary niż większość dzieci w jego wieku. Dlatego musimy troszeczkę to dostosowywać i te rzeczy, które teraz wam pokażę, one jeszcze będą na niego za duże, ale ponieważ to są głównie bodziaki z krótkim rękawem, no to kupowaliśmy to pod kątem noszenia tego właśnie w lecie. I teraz tak, pierwsze to był komplet dwóch bodziaków z napisem Mom and Dad Heart Me. One tak dokładnie wyglądają. Jeden jest biały z krótkim rękawkiem, oczywiście wszystkie, a drugi jest taki w szare paseczki, też biały w szare paseczki. I tutaj mamy, że one są z organicznej bawełny i naprawdę ta bawełna jest super miła, bardzo mi się podobają. No i drugi zestaw bodziaków z krótkim rękawkiem, który zamówiliśmy, to są już takie zwierzaczki. One co prawda mają te nadruki takie gumowe, więc zobaczymy, jak to będzie z tymi nadrukami, ale poza tym podobają mi się bardzo. Ach, no i ja zamawiałam to na rozmiar 80-86, czyli teoretycznie na 10-18 miesięcy. No, także tak. To jest pierwszy z tego zestawu. Tutaj, nie wiem, w sumie to jakiś taki shop może bardziej. Tutaj mamy jakiegoś takiego miksika. Bodziak jest kremowy, one też są z tej organicznej bawełny i ostatnia jest żółta małpka, taka neonowa, wiecie. Ja ubieram generalnie młodego w bardzo różne kolory, nie trzymam się tych wszystkich retro, beżowo, brązowych klimatów, kompletnie nie jest to dla mnie. Może to jest jakieś tam, wiecie,
kiczowate czy coś, ale naprawdę ja mam to w nosie. Młody uroczo w tym wygląda i to jest dla mnie najważniejsze. No i ostatni zestaw, który zamówiliśmy, to są dresiki i one już są spore. One będą naprawdę za jakiś czas. W ogóle zauważyłam, że jest bardzo duża dysproporcja pomiędzy bodziakami w danym rozmiarze a spodniami. Spodnie są zawsze dużo, dużo większe i on dłużej musi na nie poczekać, pomimo, że na przykład to jest ten sam rozmiar, bo to jest ten sam rozmiar co bodziaków, 80x86, a ja wiem, że on prędko tych spodni nie założy, najprędzej na zimę. Tak więc mamy tutaj zestaw takich dwóch par dresików. Jedne są granatowe z takim morskim lampasem, a drugie jakby negatyw tego, czyli mamy tutaj morskie z granatowym lampasem. One też są z bawełny, natomiast tutaj już nie ma informacji o tym, że jest to ta organiczna bawełna. Na pewno ta organiczna bawełna jest w tych bodziakach. No i tak. Dobrze, moi drodzy, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszego hola mierzonego. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Nie wiem, kiedy pojawią się na następne, bo to miałam taki duży zrzut w jednym momencie wszystkiego tak naprawdę. Tak się akurat złożyło. Ale jeżeli macie jakieś propozycje sklepów, w których ewentualnie chcielibyście zobaczyć hole mierzone, to zostawajcie je na dole w opisie. Też dajcie znać, która z tych rzeczy podobała Wam się najbardziej, może żadna, tak też może być, jakby tutaj nie ma przymusu. Tak jak mówiłam, wszystkie linki znajdziecie na dole, tam też znajdziecie namiary na mojego Instagrama i TikToka, na których jestem chyba troszkę częściej niż tutaj. No na Instagramie zdecydowanie staram się być codziennie, tak więc tam Was zapraszam. No i na koniec tradycyjnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a macie ochotę, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście dostawali powiadomienia, jak tylko jakiś nowy film się pojawi. Dzisiaj się z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa!